Zgodnie z zapowiedzią, przepiszmy sobie nasze kody dotyczące testów funkcji Order Total z użyciem JESTA. Oczywiście do tego będziemy potrzebowali webpacka, więc skopiujmy sobie cały poprzedni task. Task 4 Rename, Task 4 Copy, Task 5 sobie zapiszmy. Oczywiście otwieramy go w Visual Studio Code. Następnie musimy rzecz jasna wrócić troszeczkę wcześniej, bo nie potrzebujemy tego wszystkiego, potrzebujemy tylko just added, czyli tam, gdzie mamy, mamy packet.json, ewentualnie tutaj, gdzie mamy dump test, więc sobie wróćmy, reset current brand to this commit, hard discard changes, wracamy sobie w to miejsce, gdzie mamy te dwa, testy odpalone. Następnie odpalmy sobie npm run test watch żeby sprawdzić czy działa, a w tym miejscu nie mieliśmy jeszcze w tym miejscu jeszcze nie mieliśmy w packet JSON watch dodane, więc może sobie zróbmy tak, jest test test dwukropek watch następnie jest myślnik myślnik watch przy okazji przy okazji e, wyrzućmy ten sam move, zróbmy tutaj sobie rename dump test, dump test, ok. Następnie wejdźmy sobie w dump test i tutaj uzupełnijmy go, e, tak jak powinno być, test dump test, albo should should pass i napiszmy oczywiście true, true to be True. I zobaczmy, czy to nam wszystko działa. Jeśli odpalimy sobie npm RAM test watch, dump test przechodzi świetnie, więc napiszmy tutaj jeszcze watch mode and dump test Dumb added. No i tak na dobrą sprawę z tego miejsca, z tego komita, możemy sobie rozpoczynać przygodę ze skonfigurowanym w 100%. Jestem e, oczywiście ten dam test możemy zostawić bądź możemy go wyrzucić. W każdym razie potrzebujemy potrzebujemy pliku order total. .js. No i rzecz jasna ten order total musimy sobie wziąć nowe, nowe okno musimy sobie otworzyć open folder. Rzecz jasna to będzie nasz repository z testing intro. Piąty jest aktualny poprzedni był, poprzedni był Poprzedni był też gestem, więc trzeci task otwieramy sobie i tutaj będziemy mieli order total. Proszę bardzo, mamy order total. Kopiujemy sobie całą tą funkcję tutaj. Oczywiście musimy napisać export default, default order total. Możemy też napisać export bezpośrednio przy order total, żeby to też był eksport nazwany, czyli export const. OK? No i już mamy gotowy, gotowy moduł e, zapisany. Nie mamy tylko. Testów, więc oczywiście musimy dodać sobie order total. total test.js. Rzecz jasna, teraz nam nie przejdzie, bo nie mamy żadnego testu wewnątrz, tak? Możemy sobie skopiować ten dump test do order total test, a dump test test.js wyrzucić, bo nam nie będzie potrzebny. I w tym momencie przynajmniej nam zadziała, więc możemy sobie napisać order total implementation. Added, tak? Czyli implementacja została dodana. No i teraz kwestia naszych pozostałych testów, czyli tego wszystkiego, co tutaj mieliśmy zapisane w tests. Test helper nam oczywiście nie będzie kompletnie potrzebny, ale będziemy po kolei potrzebować, będziemy po kolei potrzebować tych dwóch tych dwóch plików, potrzebować, tych, potrzebować poprzenosić te testy stąd do order total. Test. Więc po prostu zostawimy w ten sposób. Ja tutaj sobie zostawię włączony terminal, żeby ten terminal nam cały czas pokazywał wyniki testów, a dalej e, dalej <laughs> będziemy pisać te testy, e, będziemy pisać te testy tu. Możemy e, oprócz słowa test, używać słowa IT. Wtedy jest tak bardziej jak zdanie. It should pass. Zobaczcie, i to też zadziała. Test i it. To jest wymienne słownictwo. Ja bardzo często piszę it, ponieważ fajnie to się czyta potem. Jednak test też jest w porządku, tylko tutaj moglibyśmy napisać test true to be true, żeby to było bardziej czytelne. A tutaj możemy sobie za pomocą tego słowa it skonstruować takie zdanie. To powinno zadziałać. Więc dalej możemy napisać it should, should, calculate total. Of empty card, tak? Should calculate total of empty card. No i rzecz jasna, tutaj musimy dodać nasz, naszą funkcję. I zobaczcie, że teraz mamy wszystko ładnie wyskopowane. Mamy funkcję, więc mamy scope, gdzie możemy dodawać sobie zmienne, tak? I one nigdzie nie będą wystawać. Więc mogę zawsze pisać kart, a nie kart 0, kart 1, kart 2 i tak dalej, Ok oczywiście order total, więc musimy co? Musimy sobie import order total from order total. Rzecz jasna, teraz musimy napisać expect. Expect. Order total od kart. No i jaki matcher? To be Zero. Oczywiście wszystkie nasze testy, które piszemy powinny po kolei przechodzić. Szut pass może nam zostać. To nas informuje, czy nam w ogóle się poprawnie wykonuje ten kod, tak? Eee, on niczym nie przeszkadza, możemy go ewentualnie usunąć, ale mamy. Więc. First, first, first order total. Test in jest added, tak? Dodaliśmy pierwszy test w rzeście Ok, no to jedziemy dalej. Ten test jest załatwiony. Więc kolejny test będzie w ten sposób. Skopiujmy sobie, oczywiście wyrzućmy sobie informację, tu jest cut, kart powinno Czy art, kart, skopiujmy sobie nasz koszyk, znowuż przekazujemy kart, tylko tubi powinno się zmienić. W tym momencie expectation mamy 1000. Okay? No i should calculate total of one product in cart. Okay? No, i zobaczcie, pięknie. No, i zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak to się czyta. Zdaliśmy, zaliczyliśmy ten test, i po kolei mamy odhaczone informacje, co i jak się dzieje. Mamy też informację jak długo każdy test zajmuje, ile zajęły wszystkie. Możemy sobie z racji, że to jest wywołanie funkcji, zawsze zwijać te testy, i będą schludnie w ten sposób wyglądać. Ok, skopiujmy sobie. Skopiujmy sobie tu, o, chyba trochę za daleko skopiowałem, ale, OK, skopiujmy sobie, skopiujmy sobie ten test a, i wyjdźmy sobie dalej. Ok, postawmy tu enterek, o właśnie, skopiowane. Skopiowane. Tutaj mamy znowuż pusty, pusty kart. E, kart jest przekazywany, to będzie nasza taka formatka dla testów, prawda? E, możemy sobie ją mieć tutaj skopiowaną, i zrobić wiele takich testów. W każdym razie my mamy kart 1, no to jedziemy z kartem 2. Tu już mamy quantity, prawda? Więc jak mamy quantity, mamy dwa laptopy, ma być równe 2000, nawet nie musimy tutaj sprawdzać, ale to widać. No i rzecz jasna, should calculate total of one product with two quantity in kart. Więc kopiujemy sobie tą nazwę i jedziemy dalej. Kopiujemy test. Poprzedni test zwijamy i możemy myśleć, co jest w kolejnym teście? W kolejnym teście już mamy dwa produkty. Dwa produkty i inną. Calculate total of two product with quantity in card. Hop, inny, inny message. Następnie też inny, inne, inną wartość. Coś mi się zdaje, że tutaj się pomyliłem. Jest 200 zamiast 2000 i zobaczcie, że jeden test nie przejdzie. Expected 200, Received 2000. Pokazane jest, który test nie przechodzi, pokazane w którym miejscu jest błąd, pokazana jest informacja i pokazane jest podsumowanie. Więc dokładnie wiemy wszystko, coś, co źle zrobiliśmy. Rzecz jasna to była, nie stuknąłem wystarczająco razy w klawiaturę. To, była, to był dość oczywisty błąd, ale Jest nam go oczywiście w moment pokazał. Ok, więc jedziemy dalej, jedziemy dalej, zwijamy sobie test kolejny kasujemy sobie to co jest tutaj, tutaj i tutaj i sprawdzamy co może być dalej. Kart 4 mamy znowuż mamy z quantity 0 tym razem, czyli can calculate total of, of two product with zero quantity. Zobaczcie też, że jest w miarę fajnie w gestie, że ta, ten opis jest na górze, także jak mamy otwarty taki jeden test w całości, pozwolę sobie jeszcze tutaj zwinąć terminal. I wiele innych testów, to można je zwijać, rozwijać, i widać wszystko, co się dzieje tylko w tym jednym teście, który, który chcę. Dodatkową taką funkcjonalnością, jeśli byśmy chcieli sprawdzić, czy jeden konkretny test nam zadziałał, a mamy mnóstwo innych testów, jest it.only bądź test.only i wtedy Jest wykona tylko ten jeden test, który ma tą flagę only. Jeśli więcej niż jeden test będzie miał miał.only, to Jest wykona e, te testy, które mają tą flagę only. Tutaj powinno być równe 2000. Zobaczcie, że jak teraz zapiszę, to te testy są skip, 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 skip. Czyli jeśli mamy naprawdę dużo testów i chwilę to zajmuje, na przykład kilka sekund wykonanie ich wszystkich, no to możemy sobie zrobić Only, żeby się skupiać tylko na tym jednym teście, który właśnie piszemy. Oczywiście, kasujemy Only, bo nasze testy. Póki tak na dobrą sprawę nie będą asynchroniczne, a tego jeszcze nie omawialiśmy w ogóle, póki nie będą wykonywać jakichś naprawdę skomplikowanych rzeczy, będą się raczej wykonywać w mniej niż sekundę wszystkie, więc nie potrzebujemy tego zatrzymywać. Ok, skopiowałem <coughs> i próbujemy dalej. Expect to throw, czyli throw error when called without arguments. Mamy wyrzucać błąd. Without argument, czyli bez karta, oczekujemy, że. Ta funkcja order total wywołana bez argumentów będzie, będzie tu from. Oj, w złym miejscu napisałem. Oczywiście to powinno być should, should, throw error when called without arguments. Więc w tym, miejscu musimy, w tym miejscu musimy to napisać. To be, nie to be, tylko tu co from. Tu from. Zapisujemy. No i działa. Wyrzucił błąd, z tym że chcieliśmy też sprawdzać jaki to jest błąd. Chcemy taki błąd, czyli first argument must be array. Troszeczkę tutaj przeciągnę, bo troszeczkę bardziej nas interesują te nowe testy niż stare. Zapisujemy działa nadal. Świetnie. Więc kopiujemy, kopiujemy nasz test, ten test zwijamy i expect to throw when called without arguments. O widzę, że tu mam tu mam źle napisane uh, um, with, with wrong arguments, with wrong arguments. O właśnie, without wrong, with wrong arguments i with, uh, with wrong, tutaj napiszmy sobie with arguments number, number. Ber oczywiście to zaraz zapiszę na gitie, żeby ten poprzedni filmik też miał już zaktualizowane, <coughs> zaktualizowane te informacje, with wrong arguments, with wrong arguments tutaj będzie object. Powinniśmy się pilnować, żeby te wiadomości były rozróżnialnie, czyli throw error when call call arguments uh, uh, with when call with wrong arguments number i to musimy przekazać ten number. Cała reszta się nie zmienia. Mamy number, odpalamy, działa. Dokładnie to samo tyczy się, e, tyczy się tego obiektu, który tutaj przekazaliśmy z Reduce. Zamiast tego numbera wrzucamy sobie obiekt, zapisujemy nadal działa. Kopiujemy sobie test, bo jeszcze nam został chyba jeden. OK. Nie, jeszcze trochę więcej, a przecież jeszcze pricing cały, więc musimy sobie sprawdzić, jak to nam zadziała z, w, z shippingiem. Więc nie ten test skopiowałem, co chciałem. Skopiujmy sobie ten test. Ok, kopiuj. Pamiętajcie, żeby jak już kopiujemy, to żeby usuwać wszystkie informacje zanim. Będziemy kopiować, a potem można coś zostawić w teście, tak? Ten test nie zadziała, jest pusty, zobaczcie, że tutaj jest po prostu: no, sorry, ale jest kompletnie pusty, tutaj musi coś być, być, nie, musi, nie może być undefined, ten test nie zadziała, on się nam od razu wyłoży, tak? Więc nie ma ryzyka, że wkleimy coś, co może być false positive, na przykład, bo została jakaś naleciałość z poprzedniego testu, po prostu, tak? Więc jeśli już przeklejamy, a rzecz jasna, przeklejanie nie jest nic złego, jeśli byśmy się zamordowali pisząc to wszystko od początku. E to, 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 to po prostu usuwajmy wszystko wcześniej. Ok, czyli should shipping should be, shipping should be, nie musi się zaczynać od should shipping, should be above price 200. Tak, shipping should be free. Troszeczkę musimy zmienić, bo tak jak mówię, tutaj używaliśmy tej negacji, tu raczej nie używamy negacji pisząc, pisząc testy. No i tubi oczywiście jeszcze musimy uzupełnić 3000, bo tutaj mamy 1000 i 2000, łącznie 3000, a shipping should be free. Ok. No i jest załatwione, mamy to następnie następnie musimy sobie ten test skopiować jak zwykle poprzedni test zwinąć dla porządku znowu usunąć wszystkie informacje które nam tutaj zalegają z poprzedniego testu cała reszta to jest taka główna struktura testu tak jak już wspominałem więc to nam nie przeszkadza no i jedziemy dalej kart 6 kart 6 mamy płyty CD shipping is added below price 200 shipping should be added below Price 200, no i oczywiście musimy sprawdzić, ile tam order total było. To był kart 6, coś mi tu przeskoczyło. Kart 6, kart 6 tutaj troszeczkę przysłaniam, o 70 powinno być. No i zapisujemy i mamy wszystkie testy tak samo zaliczone. OK, dalej mamy kart 7. Usuńmy wszystkie niepotrzebne informacje. Shipping should b możemy zostawić. Następnie e, mamy <laughs> mamy ten kart 7, w którym jest 250, kopiujemy te dwie, te dwie informacje 250, ponieważ tutaj jest równo 200, więc shipping powinien być dodany. Zgadza się. Shipping should be, uh, should be added when the price is equal 200. Okay? Następnie mamy ostatni nasz test. Ale jeszcze nie koniec filmiku, ponieważ jeszcze jedną rzecz możemy zrobić z takim dużym plikiem testowym. W każdym razie usuwamy niepotrzebne rzeczy. Should be, ok. Dodajemy z quantity podwójnym, tak. No i tutaj mamy order. Order total 250 powinien nam tutaj wyjść, tak. I shipping is not added below. Price, eh, below price eh, 200, a powinien być dodawany. Shipping should be added below price 200 eh, with only once, może. O, i tutaj też dopiszę jeszcze ten komunikat, żeby był bardziej sprawny. Only once, no bo to w sumie cały ten test eh, rozbija się o to, właśnie, żeby to było jeden raz dodawane. I wszystkie te testy nam przechodzą, więc eh, test. Um, order total tests rewritten re 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 in. Ok. Co możemy zrobić jeszcze z takim dużym plikiem? A mianowicie możemy go podzielić na mniejsze, ale nie mniejsze pliki, tylko na mniejsze sekcje. Oprócz tego it łamane na test, bo bez różnicy czy napiszemy it czy test, jest ma taką funkcję describe, która jak sama nazwa wskazuje, służy do tego, żeby coś opisywać. Zobaczcie, że tutaj mamy em, zwykłe testy, które em, nie dotykają ani wyrzucania e, błędów o te, ani. E, 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 ani no już się zamkniemy, ani wyrzucenia błędów, ani sprawdzania czy, czy, czy shipping jest doliczany, to są najzwyczajniejsze card calculation, czyli najprostsze, najprostsze testy, więc możemy sobie wszystkie je tutaj, zanim mamy throw error, czyli tutaj sobie też zrobimy szparkę, napiszemy describe, describe, this, describe i struktura jest taka sama jak w test, tylko, że to nie jest osobny test. To jest po prostu sekcja wewnątrz testów. Tutaj sobie go zakończmy. Zobaczcie, że to jest teraz funkcja describe, która tu ma koniec i przyjmuje znowu wiadomość i co i funkcję. Ta funkcja oczywiście w, w środku po prostu tylko wywołuje po kolei te wszystkie testy. No i możemy tutaj sobie napisać simple card, tak? Simple card. Order total. Simple card. A zaraz sobie jeszcze dodam. I zobaczcie, że w tym momencie mamy pewną część testów opisaną jako simple card. Czyli prosty, prosty koszyk with quantity. Albo card with quantity. With quantity. Czyli testujemy cord with quantity. Zobaczcie, że cały describe możemy też zwinąć. Ok, skopiujmy sobie tą pierwszą część describe'a i dorzućmy tego describe'a też tu. Ok. I opiszmy, że ta część testuje errors when wrong arguments are passed. Albo po prostu wrong arguments errors. O, w ten sposób. Wrong arguments errors. Możemy tak opisać? Jasne, że możemy tak opisać. O, nie zamknąłem tu nawiasu. Więc oczywiście normalny błąd składniowy JavaScripta się w koło wkradł. Proszę bardzo, wrong arg errors. No i mamy takiego describa też. Tutaj znowuż mamy. Kolejną, e, kolejną e, opcję, którą możemy sobie wydzielić, tak? Czyli możemy sobie opisać opisać ten kawałek kodu, w którym liczymy ten free shipping. Więc sobie zamknijmy, wyrównajmy, o, żeby te wszystkie funkcje były oddzielone, free shipping. Mamy sekcję w tym momencie, tak? I zobaczcie, że jeśli je pozwijamy, pomimo, że tych testów jest dużo, mamy to ładnie opisane. Describe można dowolnie zagnieżdżać, więc mo mogę, mogę sobie describe zrobić jeszcze jedno na samej górze, gdzie po prostu sobie napiszę order total function tests. Na przykład taki nagłówek sobie dodam do tych testów, że to są testy, Dotyczące właśnie Order Total. I zamykam nawias. OK. Wyrównuję wszystkie diskryby się przesunęły, bo są już wewnątrz tego describe'a nadrzędnego. I zobaczcie, że de facto mamy tylko jeden opis testu, a tutaj pojawia się Order Total Function Test, cart with, with Quantity, Wrong ARC Errors, Free Shipping, wszystkie zaliczone. Jeden test suit, 13. Testów. To, że mamy Describe y nie znaczy, że tutaj jest osobny test suit. To nadal jest jeden test suit, ale jest po prostu poopisywany Describe'ami, tak jak sama, ta sama nazwa Describe oznacza.